Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym Wam przypomnieć, że zdjęcia do każdej sprawy znajdziecie na moim Instagramie, gdzie nazywam się Kryminalna Skandynawia. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, kliknij subskrybuj. Jakoś tak mało Was tam jest. Dzięki wielkie za komentarze i za to, że jesteście ze mną. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do Mantorp w gminie Mjölby w województwie Östergötland, ponad 200 km na południowy zachód od Sztokholmu. Mantorp to niewielka miejscowość licząca zaledwie 4000 mieszkańców. Jest poniedziałek 12 czerwca 2017 roku, godzina 18:05. Na numer alarmowy dzwoni Johanna i prosi o pomoc. Jej siostra Karolina właśnie odnalazła rodziców i jest pewna, że nie żyją. Kobieta wyjaśnia, że od wczoraj ani ona, ani jej siostra nie mogły skontaktować się z rodzicami. Dziś po pracy postanowiły sprawdzić, co się stało. Po wejściu do domu Karolina zobaczyła przerażającą scenę. W przedpokoju leżeli rodzice, a ich ręce i nogi związane były taśmą. Nie było oznak oddechu. Operatorka stara się zachować zimną krew i podłącza do rozmowy kolejnego operatora. Wspólnie starają się wydobyć jak najwięcej informacji od zgłaszającej. Johanna nie do końca rozumie, co tak naprawdę się stało. Jej siostra jest w strasznym szoku i ciężko zrozumieć, co mówi. Mąż Johanny jest w drodze do domu rodziców i powinien za niedługo być na miejscu. Po uzyskaniu adresu operatorzy wysyłają tam patrol policji oraz ambulans. W tym samym czasie z numerem alarmowym kontaktuje się Karolina. Zszokowana i roztrzęsiona prosi o wysłanie pomocy. Przez płacz stara się wytłumaczyć, co się stało. W kuchni odnalazła swoich rodziców związanych taśmą. Nie dają oznak życia. Wszędzie jest mnóstwo krwi. Po podaniu adresu operator zauważa poprzednie zgłoszenie i stara się uspokoić Karolinę poprzez potwierdzenie, że pomoc jest już w drodze. Podczas rozmowy do domu przyjeżdża mąż Johanny, Henrik. Karolina jest w szoku i przez większość rozmowy płacze i ciężko jest ją zrozumieć. Operator łączy się z Henrykiem. Mężczyzna również jest szokowany, jednak stara się zachować zimną krew. Podczas rozmowy kilkakrotnie prosi Karolinę, by nie wchodziła do domu. Operator prosi go, by sprawdził, czy jego teściowie są przy życiu. Po chwili Henryk potwierdza, że oboje są zimni, wręcz lodowaci. Informuje również, że ich portfele są wywrócone do góry nogami. Stwierdza, że padli ofiarami rabunku. O godzinie 18:18 na miejsce przyjeżdża ambulans. Mimo że informacje, jakie do nich docierały podczas jazdy, sugerowały, że ofiary nie żyją, śpieszą na pomoc najszybciej jak się da. Po przyjeździe na miejsce załoga orientuje się w sytuacji i potwierdza centrali, że dwie osoby leżące w kuchni nie żyją. Ich uwaga skupia się na Karolinie i Henryku. 10 minut później pojawiają się dwa radiowozy policyjne.
i Erik i jego partner Niklas z pierwszego samochodu przejmują dowodzenie. W drodze poprosili centralę, by sprawdziła całą rodzinę w policyjnej bazie danych. Nikt nie miał jednak wcześniej żadnych problemów z policją. Zadaniem Hanny i Matyldy z drugiego radiowozu jest przeszukanie domu. Sprawcy mogą nadal się w nim ukrywać. Po włączeniu kamery umieszczonej na jej ramieniu, Hanna wchodzi do środka. Na nagraniu słychać rozmowę między policjantkami. Kuchnia znajduje się zaraz na prawo od wejścia. Ciało kobiety dostrzegają jako pierwsze. Leży ona na boku. Jej ręce i nogi związane są czarną taśmą izolacyjną. Wokół kobiety jest mnóstwo krwi. Za stołem na brzuchu leży mężczyzna. I on związany jest taśmą. Dodatkowo jego lewa noga przywiązana jest do krzesła. Niemal cała podłoga w kuchni pokryta jest krwią. Wokół ofiar porozrzucane są puste butelki po alkoholu, sokach i płynie do naczyń. Policjantki zauważają również, że nie ma oznak włamania. Sprawcy musieli zostać wpuszczeni do środka. Na miejsce zostali wezwani technicy kryminalni oraz psy tropiące. W tym samym czasie jeden z patroli udaje się do Johanny, która jest w domu z małym dzieckiem. Wszystko po to, by poinformować ją osobiście o sytuacji. Henryk, Karolina oraz jej młodszy brat, który przybył na miejsce, zostają przewiezieni do szpitala. Wezwano również członków grupy wsparcia rodzinom ofiar przestępstw. Po godzinie 20 na miejsce przybywają technicy kryminalni, lekarz medycyny sądowej oraz psy tropiące. Zadaniem patologa jest zabezpieczenie ciał przed transportem do prosektorium. Najmniejsze ślady mogą mieć znaczenie dla późniejszego śledztwa. Teren wokół domu zabezpieczono taśmą policyjną, pod którą zebrali się sąsiedzi i dziennikarze. Jeszcze przed godziną 20 w prasie pojawiły się pierwsze informacje o odnalezionych przez policję dwóch ciałach. Kilku policjantów oddelegowano, by zaczęli pierwsze przesłuchania sąsiadów. Wielu z nich wspomniało o podejrzanym samochodzie, który kręcił się po okolicy. W środku widać było sporo wartościowych przedmiotów. Jeszcze tej samej nocy udało się odnaleźć podejrzany pojazd. Był zaparkowany w małej miejscowości kilkanaście kilometrów od miejsca zbrodni. Policjanci uzyskali nakaz przeszukania auta, a właściciele zostali zabrani na komisariat. Po ich przesłuchaniu i sprawdzeniu samochodu zostali wypuszczeni. Okazało się, że nie mieli ze zbrodnią nic wspólnego. Jest 13 czerwca 2017 roku. Policja organizuje konferencję prasową, na której proszą społeczeństwo o wszelkie wskazówki, które pomogłyby rozwiązać sprawę. 62-letnia Anne Christine oraz 70-letni Tour mieszkali w Mantorp od ponad 30 lat. Dom, w którym wychowywały się ich dzieci, zbudowali sami. Nie byli konfliktowi, nie mieli wrogów i prowadzili bardzo spokojny tryb życia. Anne Christine nadal pracowała. Tour był już na zasłużonej emeryturze. Ich relacje z dziećmi były bardzo dobre. Często widywali się i utrzymywali stały kontakt. Policja sprawdziła alibi każdego członka rodziny, znajomych i sąsiadów zamordowanej pary. Z racji tego, że nie było śladów włamania na elektrycznym zamku, założono, że Tour i Anne Christine wpuścili sprawców do domu. W programie Svenska Fal telewizji trzeciej prowadząca śledztwo Gunilla Bruman mówi, że w tego typu przestępstwach zazwyczaj sprawcy mają jakąś relację z ofiarami. Jeśli nie, to przynajmniej coś wcześniej ich łączyło.
Tur w ostatnim czasie sprzedał samochód przez stronę internetową Bloket. Skontaktowano się z nowymi właścicielami. Poproszono również o nagrania z ostatnich zakupów, jakie para robiła w supermarkecie City Gross. Być może ktoś, kto stał za nimi w kolejce, zwróci uwagę śledczych. Z zeznań rodziny wynika, że ostatni kontakt z mamą córki miały przez SMS-y w sobotę 10 czerwca. 10 minut po godzinie 18 Ann-Christine wysłała MMS-a ze świeżo upieczonymi bułeczkami. W niedzielę nikt nie miał z nimi kontaktu. W poniedziałek 12 czerwca Karolina próbowała skontaktować się z mamą po godzinie 9. Po nieudanej próbie pomyślała, że mama musi być w pracy na ranną zmianę. Po 15 ponownie próbowała się dodzwonić. I tym razem nikt nie odbierał. Dziewczyna otrzymała również telefon od pracodawcy matki, który dzwonił, by spytać, dlaczego ta nie pojawiła się w pracy. Po konsultacji z rodzeństwem zrozumieli, że coś musiało się stać. Karolina postanowiła pojechać do nich po pracy, a Johanna poprosiła swojego męża, by dołączył do jej siostry, gdy będzie w drodze do domu. 2 dni po morderstwie śledczy docierają do wyciągów z konta ofiar brutalnego morderstwa. Okazuje się, że dnia 11 czerwca, dzień przed odnalezieniem pary, po godzinie 13 ktoś przelał 20 tysięcy z konta oszczędnościowego na konto osobiste, używając podpisu internetowego Ann-Christine. O godzinie 16.09 w miejscowości Borensbury ktoś 2 razy wybrał pieniądze z bankomatu. Za każdym razem użyto poprawnego kodu PIN. Miejscowość, gdzie znajduje się bankomat, leży około 30 km na północ od posiadłości w Manthorpe, gdzie doszło do podwójnego morderstwa. Policjanci udali się do Borensbury. Monitoring skierowany na bankomat należał do pobliskiego banku. Okazało się jednak, że nie ma filmu z momentu, w którym ktoś użył karty ofiary. Wszystko przez to, że kamery działają w dniach, w których bank jest czynny. Karty użyto natomiast w niedzielę, dlatego wybór pieniędzy nie został nagrany. Nadzieja policjantów na szybkie rozwiązanie sprawy została rozwiana. Przewaga sprawców nad śledczymi wzrastała z każdą godziną. Ann-Christine i Tour zostali odnalezieni o godzinie 18 w poniedziałek. Biorąc pod uwagę aktywności na ich kontach, do zbrodni najprawdopodobniej doszło w niedzielę. Ze wstępnych informacji przekazanych przez techników kryminalnych wynika, że sprawcy zostali wpuszczeni do domu przez ofiary. Nie znaleziono bowiem żadnych śladów włamania. Zarówno Ann-Christine, jak i Tour mieli przywiązane ręce i nogi czarną taśmą izolacyjną. Ich głowy zawinięte były szarą taśmą klejącą. Oboje mieli podcięte gardła, co wyjaśnia ilość krwi na kuchennej podłodze. Sprawcy próbowali również zatkać zlew tłuczkiem do mięsa i odkręcili kran. Była to nieudana próba zalania domu. Na podłodze rozlane zostały różne płyny, poprzez alkohol, skończywszy na płynie do naczyń. W jednej z szafek w kuchni nadal były pieniądze. Na blacie leżały lekarstwa, których skład zawierał substancje narkotyczne. Inne wartościowe przedmioty, takie jak telefony komórkowe, pozostawione zostały na widoku. Wszystko wskazywało na to, że dom nie został przeszukany. Jeśli była to napaść na tle rabunkowym, dlaczego sprawcy nie zabrali wartościowych przedmiotów oraz gotówki? Pod koniec czerwca, po prześledzeniu kilku wskazówek, śledczy podejmują trop. Jeden z synków informował o 2 mężczyznach mieszkających w okolicy, którzy ostatnio zachowywali się podejrzanie.
Jeden z nich zmienił nawet swój wygląd kilka dni po morderstwach. Po sprawdzeniu ich ekonomii okazało się, że między 11 a 15 czerwca żaden z nich nie używał swojej karty płatniczej. To mogłoby oznaczać, że posługiwali się wyciągniętą z bankomatu skradzioną gotówką. Z wykazów skont wynikało również, że jeden z mężczyzn kupił lekarstwa w tej samej aptece co Anne Christine. Śledczy sprawdzili nagrania z kamer w aptece. Mężczyzna był w niej tego samego dnia co Anne Christine, a dokładniej 9 czerwca, 3 dni przed morderstwami. Ponownie przejrzano nagranie z supermarketu City Gross, gdzie Anne Christine i Tour byli dzień przed tragicznymi wydarzeniami. Podejrzani również robili zakupy w supermarkecie tego dnia. Jest 28 czerwca 2017 roku. Śledczy decydują się zatrzymać podejrzanych mężczyzn, którym przyglądali się od kilku dni. Mała dygresja. W prawie szwedzkim istnieje kilka form pozbawienia wolności. Trzy podstawowe, których różnice dobrze jest znać, to gripen, anholen i häktad. Policja może podjąć decyzję o zatrzymaniu podejrzanego tylko wtedy, jeśli sprawa jest pilna, a przestępstwo może skutkować pozbawieniem wolności. W tym przypadku mówi się, że osoba jest gripen, zatrzymana. Tak szybko jak to możliwe, prokurator musi podjąć decyzję, czy dana osoba ma zostać zwolniona, czy forma zatrzymania ma zostać zmieniona na anholen. Anholen również przetłumaczyłabym jako zatrzymanie. W tym wypadku jednak decyzję podejmuje wyłącznie prokurator. W tej formie zatrzymania prokuratura musi złożyć wniosek do sądu o aresztowanie nie później niż o godzinie 12 trzeciego dnia od zatrzymania. Jeśli nie ma podstaw, podejrzany jest zwolniony w trybie natychmiastowym. Häktad, czyli tymczasowo aresztowany, może zostać podejrzany o przestępstwo, za które grozi minimum rok pozbawienia wolności. Od momentu, w którym podejrzany został tymczasowo aresztowany, prokuratura ma 14 dni na wniesienie oskarżenia do sądu lub przedłużenie aresztu. Co 2 tygodnie sąd decyduje, czy nadal istnieją podstawy do tego, by podejrzany pozostawał w areszcie. Jeśli istnieje obawa matactwa lub ucieczki podejrzanego podczas trwającego śledztwa, sąd przychyla się do dalszego aresztowania. Dodatkowo na podejrzanego mogą zostać nałożone restrykcje. Nie ma limitu czasowego podczas tymczasowego aresztowania. Może ono trwać nawet kilka lat. W 2014 roku Szwecja uzyskała sporą krytykę ze strony ONZ odnośnie braku limitu czasu przy tymczasowym aresztowaniu. Rekord na rok 2020 to 1406 dni w areszcie, z czego 1000 z pełnymi restrykcjami. Wróćmy do sprawy. 30 czerwca po godzinie 12 podejrzani mężczyźni zostali wypuszczeni z aresztu. Prokuratura nie znalazła dowodów, które potwierdzałyby przypuszczenia śledczych. Po sprawdzeniu ich telefonów i alibi, mężczyźni zostali skreśleni z listy podejrzanych. Mimo wielu zbiegów okoliczności, okazało się, że nie mieli nic wspólnego z podwójnym morderstwem w Mantorp. Jest lipiec 2017 roku. Lekarz medycyny sądowej potwierdza, że para najprawdopodobniej została zamordowana 11 czerwca w niedzielę. Przyczyną śmierci było częściowo to, że twarda taśma uniemożliwiła im oddychanie, a częściowo utrata krwi w wyniku podcięcia gardła. Ślady odnalezione na miejscu zbrodni wskazują na to, że ktoś podciął gardło kobiecie, gdy ta siedziała na stołku. Mężczyźnie natomiast uniósł głowę, gdy ten leżał już na podłodze i dokonał przecięcia. Kolejne nowe informacje od techników kryminalnych ułatwiają śledztwo. Na miejscu zbrodni znaleziono amunicję do pistoletu Airsoft. Najprawdopodobniej sprawcy mieli ze sobą replikę broni palnej.
Najważniejszym jednak śladem, jaki udało się odnaleźć, jest DNA jednego ze sprawców. Głowy ofiar były ciasno zaklejone szarą taśmą, od czubka aż po szyję. Po zdjęciu taśmy z mężczyzny odnaleziono niewielki kawałek z jednorazowej rękawiczki, której używał jeden ze sprawców. Po wewnętrznej stronie znajdowało się jego DNA. Dodatkowo na spodniach zamordowanego Tura zabezpieczono DNA tego samego człowieka. Sprawdzono rejestry DNA, zarówno krajowy, jak i międzynarodowe, w poszukiwaniu właściciela DNA. Bez powodzenia. Technicy kryminalni informują dalej, że udało się odnaleźć obcy ślad buta. Wszystkie pozostałe, które odnaleziono, dopasowano do butów rodziny, personelu medycznego i policji. Ślad buta, który nie należał do żadnego z nich, znajdował się na przedpokoju i skierowany był w kierunku wyjścia. Ktoś przeniósł na bucie płyny, które rozlane były w kuchni, co świadczy o tym, że osoba ta była na miejscu zbrodni. Po analizie odcisku okazało się, że były to buty firmy Arbescu model 930 o rozmiarze 47. Śledczy natychmiast zajęli się analizą butów. Od producenta dowiedzieli się, że ten model został wyprodukowany w 33 tysiącach egzemplarzy. Rozmiar, który interesował śledczych, to numer 47. Po dodaniu tej informacji okazało się, że sprzedano tylko 278 par butów, które odpowiadały tym kryteriom. Producent dostarczył listy sklepów, do których trafiło poszukiwane obuwie. Praca nad odnalezieniem właściciela butów okazała się mozolna i nie przyniosła rezultatu. Mimo iż udało się zidentyfikować większość kupujących, pozostało 68 par butów, których właściciele byli niemożliwi do odnalezienia. Postanowiono przeanalizować pochodzenie taśm, którymi związane były ofiary. Według techników sprawca przyniósł je ze sobą. Świadczy o tym przede wszystkim ilość, jakiej użyto na ofiarach. Po sprawdzeniu miejsc, gdzie można kupić podobne taśmy, okazało się, że jest ich mnóstwo. Zakupiono 30 rodzajów taśm z pobliskich sklepów i porównano z tą, którą odnaleziono na miejscu zbrodni. Po mozolnej pracy udało się ustalić, że obie taśmy zakupione były w sklepie Biltema. Biltema to szwedzka sieć sklepów detalicznych specjalizująca się w częściach samochodowych, narzędziach oraz produktach rekreacyjnych. Kupno szarej taśmy nie jest niczym nadzwyczajnym. Zdecydowano się zawęzić poszukiwania do osób, które kupiły 50 metrów szarej taśmy i czarną taśmę izolacyjną w tym samym czasie. W odpowiedzi otrzymano, że takich zakupów w okresie od marca do czerwca 2017 roku było 177 we wszystkich butikach w Szwecji. Śledczy przeanalizowali odpowiedź i zawęzili przedział czasowy oraz odrzucili sklepy znajdujące się w północnej Szwecji. Liczba osób, które kupiły taśmę, zmniejszyła się do 26. Przejrzano wszystkie 26 paragonów i odrzucono 14 z nich. Postanowiono pobrać próbkę DNA od pozostałych 12 osób. Ich dane uzyskano dzięki temu, że za zakup zapłacili swoją kartą płatniczą. W czasie, gdy przyglądano się butom oraz taśmom, prowadzono również inne czynności. Sprawdzono kolejne wskazówki od społeczeństwa, przeszukiwano okolice w poszukiwaniu kamer, pobrano również próbki DNA od ponad 300 osób. Jest 13 września 2017 roku. Policjantki Uosa i Johanna umówione są na przesłuchanie z trzema osobami z listy. Jako pierwszego odwiedziły 24-letniego Edwina. Zgodził się na rozmowę w trakcie swojej przerwy śniadaniowej. Policjantki podają powód przesłuchania.
Jest nim zakup taśm w jednym ze sklepów Biltema w ostatnim czasie. Wyjaśniają również, że ich wizyta ma związek z brutalnym morderstwem. Edwin wyjaśnia, że taśmę kupił, by podreperować kilka rzeczy w domu. Między innymi zabawkową kuchenkę dla dzieci, która już od pewnego czasu była zepsuta. Taśmę izolacyjną użył do naprawy lampy w sypialni. Jako że Edwin kupił taśmę tego samego dnia, w którym doszło do morderstwa, zapytano go również o alibi. Odpowiedział, że w sobotę pokłócił się ze swoją partnerką i wyszedł z domu. Jeździł bez celu przez ponad 20 godzin, zatrzymując się czasami na papierosa. Do domu wrócił w niedzielę późnym popołudniem. Pamięta, że odebrał również partnerkę i ich dzieci od teściów tego dnia. Po przesłuchaniu Johanna pobrała próbkę DNA od Edwina i podziękowała za spotkanie. Tego dnia policjantki odwiedziły jeszcze dwie osoby, od których również pobrano próbki DNA. Dwa dni później, 15 czerwca 2017 roku, śledczy otrzymują wiadomość od laboratorium. DNA znalezione na miejscu zbrodni z całą pewnością należy do przesłuchiwanego dwa dni wcześniej Edwina Jilensvang. W szybkim tempie zorganizowano jego zatrzymanie. Po godzinie 17 został on wyprowadzony ze swojego domu w Mulhe i przewieziony do Linköping. 24-letni Edwin Jilensvang to mieszkaniec Mulhe, niewielkiej miejscowości leżącej 140 km od miejsca zbrodni. Od czerwca 2017 roku pracuje w Jönköping. Jest magazynierem i kierowcą ciężarówki w firmie Arla. Od kilku lat jest w stałym związku ze swoją partnerką, z którą ma dwójkę małych dzieci. Nigdy wcześniej nie miał do czynienia z policją. Podczas pierwszego przesłuchania Edwina obecny był również jego adwokat. Podejrzany opowiedział o swojej podróży w nocy z soboty na niedzielę. Starał się przypomnieć sobie trasę, którą jechał. Zaprzeczył, że był w miejscowości Mantorp i że miał cokolwiek wspólnego ze zbrodnią. Skonfrontowano go z faktem, że zakupu taśmy dokonał w niedzielę, a nie w sobotę, jak zeznał podczas pierwszego spotkania z policjantkami. Edwin stwierdził, że dni mu się mieszają. Po zakupie taśmy pokłócił się z partnerką i jeździł bez celu wiele godzin. Następnego dnia Edwin przypomniał sobie, że prosił starszą kobietę o pomoc. Jeżdżąc bez celu, zboczył z głównej drogi i zatrzymał się przy jednym z domków, by poprosić o wskazówki. Starsza kobieta wyjaśniła mu drogę i poczęstowała szklanką soku. Pozwoliła mu również skorzystać z toalety. Nie ma pojęcia, gdzie to było. Bardzo możliwe, że był to dom ofiar. Zaprzecza jednak, że miał cokolwiek wspólnego z ich śmiercią. W piątym z kolei przesłuchaniu Edwin przyznaje, że był w domu zamordowanej pary. Nie był jednak tam sam. Potwierdził również przypuszczenia techników, że to on związał Ann-Christine i Tura. Edwin zakłada, że para została zamordowana w momencie, gdy on udał się do Borgensberry, gdzie wyciągnął pieniądze z bankomatu. Stwierdza również, że nie będzie odpowiadał na dalsze pytania śledczych, ze względu na strach. Osoby, z którymi był na miejscu zbrodni, groziły jemu i jego rodzinie. Po tej wypowiedzi śledczy mieli mnóstwo pytań do Edwina, ten jednak na każde odpowiadał bez komentarza. Policjanci nie mają łatwego zadania. Odmowa współpracy i brak odpowiedzi na ich pytania zdecydowanie utrudnia ich pracę. Sprawdzono konta bankowe należące do podejrzanego. Okazało się, że w dniu, w którym dokonał zakupu taśm użytych podczas zbrodni, kupił również pistolet typu Airsoft. Jest to bardzo interesujące ze względu na odnalezioną na miejscu zbrodni amunicję do takiej właśnie broni.
Zauważono również, że replika broni została zwrócona do sklepu kilka dni później. Po skontaktowaniu się ze sklepem okazało się, że broń nadal znajduje się w ich magazynie. Wysłano ją do laboratorium, gdzie po rozbiorze na części odnaleziono wyraźne ślady krwi. Po kilku dniach potwierdzono, że należy ona do jednej z ofiar, 70-letniego Tura. Technicy kryminalni, którzy przeszukali dom Edwina, informują śledczych, że na tarasie odnaleziono buty. Pasują one idealnie do odcisku pozostawionego w przedpokoju zamordowanego małżeństwa. Znaleziono również jednorazowe rękawiczki, które były identyczne jak te użyte podczas zbrodni. Dowody coraz bardziej obciążają aresztowanego. On sam odmawia jakiejkolwiek współpracy z policją, zasłaniając się strachem przed prawdziwymi sprawcami tej zbrodni. Przesłuchano rodzinę i znajomych Edwina. Fakty, które wychodzą na jaw, nie pomagają aresztowanemu. 3 lata przed zbrodnią Edwin zmienił swoje zachowanie. Zostawił swoją dziewczynę i izolował się od rodziny. Pewnego dnia nagle zniknął. Zaniepokojona rodzina starała się go odnaleźć. Zaginięcie zgłoszono do Missing People Sweden. Jednej z wolontariuszek udało się nawiązać z nim kontakt. Podczas długiej rozmowy telefonicznej Edwin zwierzył się kobiecie. Mówił, że kilkakrotnie próbował odebrać sobie życie. Od pewnego czasu walczy z mrocznymi myślami i nie potrafi nad nimi zapanować. Marzy o dokonaniu morderstwa. Chęć skrzywdzenia innego człowieka jest na tyle silna, że zaczął planować, w jaki sposób tego dokona. Widzi przed sobą dużą ilość krwi. Planuje zabójstwo sąsiadów, swojej byłej partnerki, a nawet rodziców. Dlatego właśnie stara się odizolować wszystkich od siebie. Wolontariuszce udaje się przekonać Edwina, by oddał się w ręce lekarzy. Po 6 tygodniach intensywnej terapii Edwin wrócił do domu. Jego stan się poprawił, a otrzymane leki pomagały mu w dalszym leczeniu. Po pewnym czasie wrócił do swojej dziewczyny. Śledczy ustalili, jak wyglądał dzień Edwina, w którym doszło do podwójnego morderstwa. Rankiem 11 czerwca 2017 roku Edwin odwiózł swoją partnerkę i dzieci do teściów. Przed godziną 10 zarejestrowano zakup papierosów w sklepie spożywczym w okolicach ich domu. O 11.24 Edwin zakupił replikę pistoletu w sklepie Technik Magazynet w Jönköping. Pół godziny później w sklepie XXL zaopatrzył się w nóż do filetowania ryb. Następny zakup to szara taśma oraz taśma izolacyjna w sklepie Biltema. Tuż przed godziną 13 odwiedził również sklep Jula, gdzie kupił amunicję do wcześniej nabytego pistoletu. Miasto Jönköping leży 100 km na południe od Mantorp, gdzie doszło do zbrodni. Między godziną 14.55 a 15.11 dokonano przelewów między kontami Ann-Christine, używając jej identyfikatora bankowego. Godziną później nastąpił wybór pieniędzy z bankomatu w Borgensberry. Po wybraniu pieniędzy Edwin udał się do Linköping, 30 km na południe od Borgensberry, gdzie spędził godzinę w restauracji Texas Longhorn. Następnego dnia około godziny 11 odebrał swoją partnerkę i dzieci od jej rodziców. Kobieta zeznała, że nie zauważyła nic podejrzanego w jego zachowaniu. Na pytanie, co Edwin robił w ciągu dnia 11 czerwca, kiedy ona była u rodziców, odpowiedziała, że wykonywał pracę dla Matiasa. Edwin od pewnego czasu pracował ekstra jako kierowca dla mężczyzny o imieniu Matias. Praca polegała na przewożeniu go z punktu A do punktu B
i była bardzo dobrze płatna. Tego dnia dostał mu się kurs do Kiruny. To ponad 1500 km od Mulcha, gdzie mieszka Edwin. Śledczy postanowili przyjrzeć się mężczyźnie, o którym wspomniała partnerka Edwina. Bardzo możliwe, że to właśnie on grozi aresztowanemu. Próbowano odnaleźć osobę Matiasa na wszelkie sposoby. Nikt z kręgu bliskich Edwina nie widział tego człowieka na oczy. Kilka osób o nim słyszało, jednak nikt nigdy go nie spotkał. Milczenie Edwina zdecydowanie utrudniło identyfikację Matiasa. Przejrzano również możliwość obecności innych osób na miejscu zbrodni. Wszystko po to, by potwierdzić lub odrzucić alibi aresztowanego. 27 lutego 2018 roku rozpoczął się proces w sądzie w Linköping. Prokuratura oskarżyła Edwina Jilensvan o podwójne morderstwo w Mantorp oraz oszustwo w postaci użycia nie swojej karty bankomatowej w celu uzyskania korzyści majątkowej. Podczas procesu oskarżony opowiedział, co tak naprawdę wydarzyło się dnia 11 czerwca 2017 roku w Mantorp. Swoją opowieść rozpoczął od wyjaśnienia, kim jest Matias. Poznał go kilka lat temu w pracy. Był jednym z gości restauracji, w której wtedy pracował Edwin. Matias zaproponował mu pracę na czarno jako jego kierowca. Raz na miesiąc woził go po różnych hotelach, restauracjach i innych miejscach. Edwin miał świadomość, że Matias jest gangsterem i znajduje się wysoko w hierarchii mafii z okolic Jönköping. Praca jednak była prosta i dobrze płatna. Na początku czerwca 2017 roku Matias zaczął grozić Edwinowi. Rozkazał mu kupić pistolet, taśmę i nóż i zjawić się w Jönköping 11 czerwca. Oskarżony nie wiedział, gdzie ma zdobyć broń, dlatego kupił replikę, która wyglądała identycznie jak prawdziwy pistolet. Nie miał również pojęcia, jaką taśmę ma kupić, dlatego wziął dwa rodzaje. Po przybyciu w umówione miejsce zobaczył jeszcze jednego mężczyznę, którego spotkał już raz jakiś czas temu. Matias nie miał samochodu, dlatego pojechali autem Edwina. W domu Ann-Christine i Tura Matias rozkazał mu związać parę zakupioną taśmą. Edwin przywiązał ich do krzeseł, podczas gdy jego kompanii spisywali dostęp do kont bankowych pary. Po otrzymaniu potrzebnych kodów Edwin dostał zadanie, by zakleić im usta. To wtedy rękawiczka pękła, a jej kawałek utkwił w taśmie. Po wykonaniu tego zadania Matias dał Edwinowi kartę do bankomatu i polecił wypłacić gotówkę. Zostawił on wszystkie przedmioty, które kupił Matiasowi i udał się do Borgensberry. Gdy opuszczał dom pary, byli oni przy życiu. Po wyciągnięciu pieniędzy z bankomatu udał się do restauracji, gdzie czekał na dalsze instrukcje od Matiasa. Ten napisał, że mają spotkać się następnego dnia. Podczas tego spotkania otrzymał zezwolenie, by zatrzymać pieniądze, które wybrał z bankomatu. Matias wręczył Edwinowi reklamówkę zawierającą pistolet i jego buty robocze Arbesku. Edwin nie wie, dlaczego Matias miał jego buty. Zgaduje jednak, że pożyczył je z jego samochodu, gdy byli w drodze do Mantorp i użył podczas zbrodni. On sam tego dnia miał na sobie zielone Adidasy. Zanim rozstali się, Matias dał mu wyraźnie do zrozumienia, że jeśli kiedykolwiek opowie o tym, co się stało, ani on, ani jego rodzina nie będą bezpieczni. Edwin przyznaje się do napadu na parę oraz kradzieży pieniędzy z bankomatu. Twierdzi jednak, że nie miał nic wspólnego z ich śmiercią. Prokuratura odrzuciła tłumaczenia Edwina, argumentując, że nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na to,
że na miejscu przestępstwa przebywał ktoś inny poza oskarżonym. Przeciwnie, udowodniono, że Edwin sam mógł dokonać morderstwa Ann-Christine i Tura. Technicy szczegółowo zbadali kolejność, z jaką użyte były taśmy. Potrafili dopasować każdy element, co pozwoliło na ustalenie, że taśmy użyto naprzemiennie. Raz na kobiecie, raz na mężczyźnie, zaczynając od nóg i rąk. To oznacza, że podczas tej czynności sprawca nie miał całkowitej kontroli nad ofiarami. Mimo intensywnych poszukiwań, śledczym nie udało się odnaleźć osoby, którą Edwin nazywa Matthias. Nie było absolutnie żadnego śladu istnienia tego człowieka. Edwin nie potrafił również wyjaśnić, w jaki sposób owi mężczyźni opuścili dom w Mantorp, skoro on odjechał samochodem, którym przyjechali. Dodatkowym obciążającym go faktem były zielone buty, które wspomniał miał na sobie tego dnia. Znaleziono bowiem rachunek, który wskazywał, że zostały one zakupione kilka tygodni po zbrodni. Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł w maju 2018 roku. Zanim sąd skazał oskarżonego, wysłał go na badania psychiatryczne, które wykluczyły, by działał on pod wpływem choroby psychicznej. Edwin Jelensvan został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za podwójne morderstwo w Mantorp. Mała dygresja. Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest najbardziej surową karą w świetle szwedzkiego prawa i ma zastosowanie w przypadku szczególnie poważnych przestępstw. Pomimo nazwy, wyrok dożywocia zwykle nie oznacza, że skazany spędzi resztę życia w więzieniu. W Szwecji skazani na dożywocie mogą ubiegać się o wyrok na czas określony po 10 latach spędzonych za kratkami. Kara dożywocia zmieniona na karę na czas określony nie może nigdy być krótsza niż 18 lat. W praktyce jednak jest inaczej. Osadzeni zwykle odbywają 2/3 kary, zanim zostaną zwolnieni warunkowo. Po zwolnieniu skazany ma okres próbny, odpowiadający okresowi pozostałej do końca kary, ale nie krótszy niż rok. Wróćmy do sprawy. Sąd nie miał wątpliwości, że Edwin był winny morderstw i że dokonał ich samodzielnie, bez udziału osób trzecich. Zbrodnia ta miała charakter czystej egzekucji, a działanie oskarżonego wskazywało na szczególną bezwzględność. Sąd w uzasadnieniu wyroku podsumował obronę Edwina jako historię, która powstała na podstawie faktów zdobytych przez śledczych. Oskarżony otrzymał bowiem dostęp do akt śledztwa przed procesem, a podczas rozprawy nie zdecydował się przedstawić żadnych dowodów, które potwierdzałyby istnienie współmorderców. Edwin odwołał się od wyroku za pośrednictwem swojego obrońcy. Domagał się, aby sąd apelacyjny odrzucił zarzuty morderstw. Pod koniec lipca 2018 roku sąd drugiej instancji podtrzymał poprzedni wyrok. Według sądu żadna inna kara poza dożywotnim więzieniem nie może być rozważana. W grudniu 2018 roku, gdy wyrok uzyskał moc prawną, Edwin przyznał się do podwójnego morderstwa w liście zaadresowanym do reporterki gazety Expressen. Kilka dni później zdecydował się na spotkanie ze śledczymi, którzy pracowali nad jego sprawą. To, co miał do powiedzenia z perspektywy prawa, nie miało już znaczenia. Jednak rodzinie ofiar może pomóc odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Edwin wyjaśnił, że ofiary były całkowicie przypadkowe. Wyjeżdżając z domu tego ranka, wiedział, że dokona morderstwa. Od dawna miał fantazję o morderstwie doskonałym. Dom starszego małżeństwa leżał na uboczu i łatwo mu było się oddalić z miejsca zbrodni bez wzbudzenia zainteresowania sąsiadów. Był świadomy, jak mocno ich wiązał i że taśma, którą zakleił głowy ofiar, uniemożliwi im oddech. Przyznał, że udał się tam, by zabić.
Ogromne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Ewa, Brygida, Wanda, Aleksandra, Anna, Mateusz, Maciek, Monika, Maja, Katarzyna, Rafał, Wojciech, Mobi, Paweł, Magdalena, Asaselo, Joanna, Łukasz, Karolina, Marta, Emcio, Małgorzata, Agnieszka, Weronika, Michał, Paulina, Miłosz, Adrianna, Maria, Sebastian, Krysia, Krzysztof, Maciej, Beata, Malina, Iwona, Aleksander, Jakub, Eliasz, Marcin, Monika, Olga, Adrian oraz Tomasz. Jeszcze raz wielkie dzięki. Patronite to jedyna forma wspierania mnie i mojej pracy, jaką wkładam w podcast. Do usłyszenia.